Mogę Państwa prosić tutaj? Tak, wszystkich. Czy wszyscy Państwo słyszycie? Tak, możemy Pana prosić. Możemy Pani prosić tutaj? Zastępcą szefa Kancelarii Sejmu. Sprawuję tutaj funkcję administratora wszystkich obiektów. Chciałem Państwa poinformować po pierwsze, że jak Państwo sami zauważyli, obrady Sejmu się dobre pół godziny temu zakończyły. Państwa pobyt w Sejmie był związany z uczestnictwem podkomisji, Komisji Infrastruktury oraz w zespole, który kieruje jedna z Pań posłanek. Biorąc pod uwagę, iż tak pracę tego zespołu, jak i prace tej komisji się zakończyły. Proszę Państwa, żeby w ciągu minuty Państwo opuścili ten budynek. Jeśli Państwo tego budynku nie opuścicie, nie, to po pierwsze informuję Państwa, iż naruszycie artykuł 193 Kodeksu Karnego, czyli naruszenie miru domowego, a po drugie wykonująca funkcję ochronną na terenie Sejmu Straż Marszałkowska, działając w oparciu o ustawę o Biurze Ochrony Rządu, wyprowadzi Państwa z tego budynku. Oczekuję odpowiedzi w ciągu minut. Dobrze, ja odpowiem na pytanie. Tak, w takim razie. Proszę podać mi podstawę prawną, bo ja wypoznałem się z zarządzeniem. Proszę Pana, podstawą. Pani Marszałek tak. Sejmu. I tam nie ma mowy o tym, że ktoś, kto przyjdzie do Sejmu, musi wyjść. Proszę Pana, po pierwsze, Marszałek Sejmu w oparciu o regulamin Sejmu, artykuł 10, wydaje zarządzenia porządkowe. Pani Marszałek takie zarządzenie porządkowe wydała w stosunku do Straży Marszałkowskiej. To mówię, za chwilę komendant Straży Marszałkowskiej trzykrotnie Państwa wezwie do opuszczenia budynku. Jeśli Państwo nie opuścicie, to działając na podstawie ustawy o Biurze Ochrony Rządu, bo tam są uprawnienia Straży Marszałkowskiej, będzie podejmował dalsze czynności. Więc oczekuję odpowiedzi. Czy Państwo opuścicie budynek? Panie komendancie, proszę przystąpić. Proszę Państwa, żądam o opuszczenie terenu Kancelarii Sejmu. Poddajecie się Państwo żądaniu? Żądam o opuszczenie terenu Kancelarii Sejmu. Poddajecie się Państwo żądaniu? Żądam o opuszczenie terenu Kancelarii Sejmu. Poddajecie się Państwo żądaniu? Nie. Dobrze. Tutaj, dziewczyny. Proszę. Podaj tam jeszcze.